Ford T. Scenariusz, zdjęcia, reżyseria. Albany, prowincja Nowy Jork, rok 1759. Rangersi Rogersa. Rangersi Rogersa. Widziałeś skalp? Tak, miał go przy pasie. Niedobrze. Mówią, że Rangersi zwiastują kłopoty. Ja słyszałem, że kłopoty zwiastują Rangersów. Tak czy siak coś się święci. Kiedy ta wojna się skończy? Nie możemy bić się z Francuzami i Indianami w nieskończoność. Kapitan Horn i sierżant Walsh. Mamy wiadomość dla generała Amhersta. Ma spotkanie z gubernatorem, musicie zaczekać. Z drogi. Generał wybaczy, mamy pilną wiadomość. Próbowałem ich zatrzymać. W porządku. Rangersi. Tak jest, Rangersi Rogersa. Rogers powinien nauczyć tych dzikusów dyscypliny. Te dzikusy trzymają Indian z dala od pańskich ziem, gubernatorze. Przedstawcie się. Sierżant Walsh i kapitan Horn. Wiadomość od majora Rogersa. Potrzeba nam ludzi i zapasów. Zatrzymamy Indian, póki wojsko nie będzie gotowe ruszyć na północ. Pomyślałem, że oszczędzę panu czytania Basgrove'ów majora. Dobrze. Dostanie pan ludzi za 2 dni. Dziękuję. Czy oni nie mogą ubierać się jak prawdziwi żołnierze? Po co te zielone stroje? Może nie wyglądamy jak regularni żołnierze, ani nie kąpiemy się tak często jak oni. Ale dzięki tym strojom Indianie w lesie nas nie zauważą, nawet jeśli nas wyczują. Póki jesteście w Albany, uważajcie, gdzie i z kim rozmawiacie. Niejaki Raoul de Moreau współpracuje z Francuzami. Nie wiemy, jak wygląda, zatem nie wiemy, kogo schwytać. Pamiętajcie, powodzenie całej kampanii zależy od tego, czy Rangersi utrzymają się na północy. Rozumiem. Będziemy na niego uważać. Macie kwatery? Tak, ale najpierw odwiedzimy moją siostrę. Dobrze. Zgłoście się za 2 dni. Sierżancie? Czy to skalp? Tak, z Mohawka. Proszę sobie zatrzymać. Gdzie mieszka twoja siostra? 25 kilometrów stąd, w osadzie Calvin.
Biedaczka. Już lepiej, jakby zginęła. Zabrali chłopców. Gdzie Chesneyowie? Indianie ich porwali. Ścigaliśmy ich, póki starczyło nam tchu. Co z jej mężem? Nie było go tu. Kobieta w tych stronach nie może zostawać sama. Niech pan mu to przekaże. Jeśli go znajdę. Szukaj po tawernach. To już ostatnia. Będziesz szukał całą noc? Jeśli trzeba będzie. Tylko panuj nad sobą. Jed, co robisz w Albanii? Indianie porwali Bess i chłopców. Gdzie wtedy byłeś? Musiałem coś przemyśleć. Co? Uspokój się. Cofnąć się wszyscy. Nie każcie mi do was strzelać, bo zostanie po was dziura w ziemi. Nic mi nie jest. Paul Morrow. Strzyżenie, wyrywanie zębów, przystawianie pijawek. Już idę. Cierpliwości, sąsiedzie. Cierpliwość to cnota. Gdzie oni są? Kto? Moje pijawki? Tak, przyda się panu zabieg. Gdzie moja żona i dzieci? Panie Chesney, zachowujmy się jak cywilizowani ludzie. Jeśli mnie pan zabije, to się pan tego nie dowie. Co im zrobiliście? Pańska troska o rodzinę aż mnie wzrusza. Proszę oddać rewolwer. Teraz możemy rozmawiać. Proszę usiąść. Jest pan ode mnie wyższy, ale to ja jestem większy, silniejszy i ważniejszy. Rozumiemy się? Po co ten napad? Żeby porwać pańską rodzinę. Indianie to świetny polityczny instrument. Nikt ich nie podejrzewa o szpiegostwo. Lepiej? Ostrzegałem pana. Pańska żona i synowie są teraz moimi więźniami. Nalegam, by zmienił pan zdanie i robił dokładnie to, co panu każę. Tak, przyda się panu zabieg. M-
Moi mali towarzysze panu pomogą. Nie. Jak pan woli. Nie zmusi mnie pan. Pójdę do Amhersta. Powiem mu, że to pan jest Raoulem de Moreau. Nie zależy panu na rodzinie? Chyba chce ich pan jeszcze zobaczyć żywych. Mamy do przejścia ponad 160 kilometrów przez terytorium pełne Indian i Francuzów. Kiedy znajdziesz czas, żeby szukać Bess i chłopców? Nie wiem, ale muszę ich znaleźć. Wejść. No proszę. Musisz mnie wysłuchać, Jed. Nie porzuciłem Bess, ale musiałem pewne sprawy przemyśleć na osobności. Zostawiłeś ją samą. Wyznam ci prawdę. 4 miesiące temu postawiono mnie przed wyborem. Miałem zostać francuskim szpiegiem, albo patrzeć, jak mordują Bess i chłopców. Do dzisiaj byli bezpieczni. Więc wiesz, co postanowiłem. Kto ci groził? Raoul de Moreau. Jako członek wielu komisji byłem dla niego cennym źródłem informacji. Trzeba było iść do Amhersta i zaryzykować życie Bess? Dziś rano poszedłem do de Moreau. Powiedziałem, że rezygnuję. Co było potem, sam wiesz. Dokąd ich zabrał? Pewnie poza terytorium. Stawia mnie kapitan w trudnym położeniu. Pańskiego szwagra powinno się rozstrzelać. Jednak miłości do rodziny nie należy mierzyć jednakową miarą. Nie przyszedłem prosić o łaskę dla niego. My walczymy o wolność, a on nie zasługuje, żeby ją z nami dzielić. Kapitan jest dzisiaj wzburzony. Mówię, co myślę. A pan, panie Chesney, co na to? Gdybym był sędzią we własnej sprawie, to by mnie tu nie było. Jest pan szczery. Być może pan Chesney jeszcze się Anglii na coś przyda. Na co, jeśli można spytać? De Moreau chce wiedzieć, ilu ludzi zamierzam wysłać na Fort Ticonderoga w Quebecu i którędy będzie maszerować wojsko. Jak miał się pan tego dowiedzieć? Dołączając do któregoś z oddziałów. Którego? Zasugerowałem Rangersów. Jako że idą na czele armii, informacje, do których miałbym dostęp, posłużyłyby de Moreau do przygotowania linii obrony. Skoro pan Chesney ma donosić Francuzom, wykorzystajmy to na naszą korzyść. Będzie przekazywał nieprzydatne informacje, wręcz szkodliwe. A co z de Moreau? Wiemy już, kogo obserwować. Nic nam nie grozi. A moja siostra i jej dzieci? Gdy nadarzy się sposobność, by ich uratować, może pan liczyć na moje wsparcie. Dziękuję. Obawiam się, że ochotnicy nie mają żadnego doświadczenia. To urzędnicy, zegarmistrzowie, stolarze i rolnicy. Musi ich pan przeszkolić. Czasu jest niewiele. Zrobię, co mogę. I proszę mieć oko na pana Chesneya. Nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd. Chwilowo wrócimy panu wolność. Jeśli chce ją pan odzyskać na stałe, musi pan na nią zasłużyć. Dobranoc, panowie. Chybienie może was kosztować życie. Nie garbcie się. Stójcie wyprostowani. Kiedy oko spocznie na celu... Niżej, Cooper, niżej! Toporek to skuteczna broń, ale trzeba dobrze ocenić dystans. Tamto drzewo.
Bądźcie szybcy, bo Indianie są szybcy. Chwytacie nóż. Łapiecie za głowę i tniecie. Czasu na trening było niewiele. Nim dotrzemy do majora Rogersa, natrafimy na Indian. Niektórzy z was zostaną ranni, inni zginą. Zrobię, co w mej mocy, by utrzymać was przy życiu. Wy też dajcie z siebie wszystko. Przygotować się do wymarszu. Opatrz ranę. Jak odpocznę? Teraz. Wpierw czyścisz zhańbione nazwisko, potem możesz umierać. Zostańcie tu, Wash.
Dziękuję, panowie. Nic pani nie jest? Nie. Co pani tu robi? Głoduję. Nie jadłam od 3 dni. Proszę, zaraz zapomni pani o głodzie. I o tym, jak się nazywam. Dziękuję. Poczekam na prawdziwe jedzenie. Jak się pani nazywa? Fortune Mallory. Mówi pani po angielsku. Jestem Angielką. Na tym terytorium mieszkają tylko Francuzi i Indianie. Nie wierzy mi pan? Nie. Pana przyjaciel zawsze jest taki uprzejmy dla kobiet? Samotna kobieta w lesie to rzadkość. Proszę wybaczyć, że urodziłam się kobietą, a nie łosiem. Odpowie pani na kilka pytań. To cała historia, majorze. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale Lord Amherst chce spróbować. Chesney ma dalej szpiegować dla Francuzów? Tak. A ta dziewczyna? Podobno 3 dni temu uciekła z Ticonderogi. 3 dni bez jedzenia? Z Indianami i Francuzami na karku? Mało kto by przeżył. Francuzi uwolnili ją, żeby skontaktowała się z Chesneyem? Z fortu równie trudno uciec, co go zdobyć. Nie szukaliśmy kłopotów, a jednak te nas znalazły. Mówią, że rangersi zwiastują kłopoty. Czego jeszcze się dowiedziałeś? Więzili ją 2 lata. Być może w forcie przetrzymują też moją siostrę. Gdybym mógł... Kiedy Amherst z wojskiem do nas dołączą, możesz spróbować, ale będziesz zdany na siebie. Nie zaryzykuję życia moich ludzi. Dziękuję. Co zrobimy z Fortune? Niech pracuje. Zabierzemy ją na farmę Leroya. To ryzykowne. Przecież jej nie rozstrzelamy. Leroy będzie miał na nią oko. Póki co dopilnuj, żeby nie rozmawiała z Chesneyem. Muszę z panią pomówić. Nie wie pan? Kapitan zabronił komukolwiek ze mną rozmawiać. Podobno uciekła pani z fortu Ticonderoga. Tam mogą być moja żona i dzieci. Nazywają się Chesney. Widziała ich pani? Bess Chesney? Jeden z chłopców ma 8 lat, drugi jest młodszy. Tak. Są cali i zdrowi? Tak, nic im nie jest. Znałeś rozkazy? Pytał mnie o swoją rodzinę. Ona była w forcie, musi coś wiedzieć. Nie wolno ci z nią rozmawiać. Jakim cudem został pan kapitanem? Zastraszając cały pułk? Nauczyłem tych ludzi, jak pozostać przy życiu. Niech pani zapyta Francuzów, co o nas mówią. Wciąż pan nie wierzy, że uciekłam z Ticonderogi. Co pan robi? Jak chce pani rozmawiać, to tylko ze mną. Do pana nie odezwę się już ani słowem.
Ktokolwiek strzelał, nie może nas dalej śledzić. A jeśli jest ich więcej? Martwisz się pani o mnie czy o własne życie? François. Dobrze cię widzieć. Beze mnie wy, Anglicy, nie wygralibyście tej wojny. To prawda. Usłyszałem strzały i od razu chwyciłem za muszkiet. Co tu robisz? Przyprowadziłem żołnierzy, 90. I kogoś do pomocy. Chowa się za drzewem. Kobieta? Prezent dla biegnącej wydry. Moja żona czeka na ciebie z niecierpliwością. Powiedz mi więcej o tej kobiecie. Major chce, żebyś miał na nią oko. François, to Fortune Mallory. Pan jest Francuzem. To tylko akcent. Taki sam z niego Anglik jak ze mnie. I jest tak samo uparty jak pan? Skoro mam panią gościć, nie zaczynajmy znajomości od kłótni. Zaraz wszystkiego się dowiesz. Wspaniały pies. Wabi się generał. Wcześniej był majorem, ale awansowałem go za zasługi. Pięknie razem wyglądają. Indianie nazwali ją biegnącą wydrą. Nie powinna mieszkać wśród ludzi, a bawić się z wiewiórkami. Kapitanie Jet. Nazywała go kapitanem, gdy był jeszcze zwykłym zwiadowcą. Musiałem sprostać jej wyobrażeniu. Moja żona, biegnąca wydra. Kto by pomyślał, że jest dla niej jak ojciec? Racja. Aż tak długo mnie nie było? 4 miesiące to dużo czasu. Świat to przedziwne miejsce. Jestem na tyle stary, że mógłbym być jej ojcem. Jet na tyle młody, że mógłby być jej mężem. A jest odwrotnie. Nasza trójka tworzy szczęśliwą rodzinę. Żono, mamy gościa. Jest twoja? Nie. Co w nią wstąpiło? Jesteśmy razem 5 lat i wciąż czasem jej nie rozumiem. Chodźmy do domu. Od tej chwili będzie pani pod stałą kontrolą. Będzie tak, dopóki nie uznamy, że można pani zaufać. Nie rozumiem. Od tego zależy życie François i jego przyjaciół.
Zaopatrzenie dla wojska tu nie dociera, wszystko trzeba wyprodukować. Gdyby Francuzi się o tym dowiedzieli, byłoby po nas. Nie prosiłam, żeby mnie tu przywozić. Może to dobrze. Klucz do pokoju Marii. Marie była pierwszą żoną François. Indianie ją zabili. Od jej śmierci nie otwierał jej pokoju. I ożenił się z Indianką? Biegnąca wydra jest sierotą. François znalazł ją w lesie. Przygarnął i wychował jak białą. Gdy podrosła, ożenił się z nią. Jesteście śmiertelnymi wrogami, ale jeśli nieprzyjaciel cierpi głód, nakarmicie go. Ludzie w tym dzikim kraju są dziwni. W lesie jedno zawsze zabija inne, by przeżyć i zdobyć pożywienie. Duże drzewo zabija mniejsze, by zdobyć miejsce pod korzenie. W lesie śmierć jest wszędzie dookoła. Mężczyźni się do tego przyzwyczaili, kobiety nie. Jak twoja siostra? Bess jest wyjątkowa. Mówię o innych. Kobieta nie przywyknęłaby do widoku śmierci? Kobiety są zbyt delikatne. Świat potrzebuje też łagodności. Nie chciałbyś, żeby kobieta się zmieniała, ale potrzebujesz kobiety. Po wojnie pomyślę, czego mi trzeba. Łoż? Idzie do fortu. Puść go. Inicjuje kontakt z Francuzami. Zobaczymy, co zrobi. Już idę. Cierpliwości. Cierpliwość jest cnotą. Dobrze widzieć cię w pełni sił. Generał Montcalm z niecierpliwością czeka na wieści. Skąd pewność, że czegoś się dowiedziałem? Minęło 6 tygodni. Chcę być pewny, że mojej rodzinie nic nie grozi. Twoje informacje mają pomóc nam zmiażdżyć Amhersta. Jeśli tak będzie, wkrótce rodzina do ciebie dołączy. Generale, to Mark Chesney. Czego dowiedział się pan o wojskach generała Amhersta? Masz, panie, mapę? Najkrótsza droga z Albany do Ticonderogi prowadzi wzdłuż Lake George. Jednak Amherst wie, że na tych terenach można się łatwo bronić. Tak, gdyby chciał zaatakować Kanadę. Amherst prowadzi ze sobą setki inżynierów. Zamierzają poprowadzić drogę 30 km na wschód od Lake George. Amherst wyśle mały oddział wzdłuż Lake George, by was zmylić. Reszta wojsk pójdzie nową drogą. Ilu ludzi pójdzie wzdłuż jeziora? Kilkuset. Cała armia liczy 7000. W takim razie skupimy obronę 30 km na wschód.
Oddział 7000 żołnierzy powinien zatrzymać marsz Amhersta. Nawet nie zbliży się do Ticonderogi. Zostawiam pana w rękach pana de Moro. Usiądź, Mark. Siadaj. Uczcimy to rumem? Nie, dziękuję. Czego jeszcze się dowiedziałeś? Powiedziałem wszystko, co wiem. Gdy zaczniemy budowę umocnień, rangersi zaczną nękać nas atakami. Tak myślę. Za głowę majora Rogersa Francuzi płacą 5000 angielskich funtów. Pokaźna suma jak dla ciebie i twojej rodziny. Mam zabić Rogersa? Tak byłoby najlepiej. Przemyśl to. Za twój dobrobyt. Czekałem na ciebie. Co z Bess i chłopcami? Są w forcie, cali i zdrowi. Dlaczego nie pójdziesz do Rogersa? Puść mnie, co powiedziałeś Francuzom? Zajmę się nim. Tak, byłem w forcie. Wiemy. Powiedziałem im to, co uzgodniliśmy z lordem Amherstem. Niebawem przekonamy się, czy mówisz prawdę. Zależy, gdzie Montcalm zacznie budować umocnienia. Dlaczego od razu do mnie nie przyszedłeś? Musiałem pomyśleć. Jestem farmerem. Nie chciałem walczyć. Chciałem żyć w spokoju. Walka i zabijanie są ważne dla was. Chcecie zabijać. Wiecie, jak to robić. Dla mnie najważniejsza jest rodzina. Nie dbam ani o was, ani o waszą wojnę, ani o wasze zdanie o mnie. A jednak zostałeś żołnierzem. Nie trzeba wielkiej odwagi, żeby zabijać. Masz mnie za zwykłego mordercę? Postaraj się go zrozumieć. Obserwuj go, ale też zrozum. Nikt nigdy nie żywił do mnie takiej nienawiści. Może ma rację. Tak. Ale gdy wrócimy do domu, zmienisz się. Niektórzy się nie zmienią, ale ty tak. Majorze Rogers! Francuzi zaczęli budowę umocnień na wschodzie. Co budują? Okopy, stanowiska działowe. Świetnie, idź coś zjeść. Mark nie kłamał. Francuzi okopują się na wschodzie. Teraz będzie mi się lepiej spało. Rozmawiałeś z Markiem? Nie. Musisz odzyskać wiarę w ludzi. Wojna nie będzie trwać wiecznie. Kiedy zaatakujemy? Natychmiast. Dopilnuję, żeby Mark wrócił do Bess. Wstawać, wyruszamy. We'll be right back.
Zaopatrzenie będzie gotowe. Choćbyśmy mieli pracować całymi nocami. Dobrze. Kiedy wracasz do obozu? Dziś wieczorem. Co z Fortune? Pracuje równie ciężko, co pozostali. Uprzedzę ich, że czeka nas sporo pracy. Posłuchajcie. Przyjechał kapitan Jed. Towar musi być gotowy za 3 dni. Będziemy pracować do późna. Gdybyś i mnie darzyła uczuciem równie silnym, jestem dobrą żoną. Nie przeczę. Idź się przywitać. Jed. Biegnąca wydra. Całe szczęście jesteś zdrów. Nie chciałabym, żeby spotkało cię coś złego. Nie martw się o mnie. Tym razem nie mam prezentu, wybacz. Najważniejsze, że tu jesteś. Kiedy zechcesz, masz spojrzenie orła. Ale kiedy tu jesteś, jesteś ślepy niczym kret. Niczego nie widzisz. A co miałbym widzieć? To samo, co mój mąż, że cię kocham. François cię tu przysłał? 5 lat okazywania wdzięczności już wystarczy. Wiem, że uratował mi życie, ale nocą, kiedy czuję jego bliskość, coś mnie od niego odpycha. On też cierpi. François to mój przyjaciel, a ty jesteś jego żoną. Pragniesz białej kobiety, tej, którą tu przywiozłeś. Weź ją, jeśli chcesz, ale pozwól mi być blisko ciebie, gdy twe oczy jej nie oglądają. Tylko tego pragnę. François na ciebie czeka. Muzyka przypomina mi, że istnieje jeszcze coś takiego jak pokój. Jednak trzeba nam wracać do pracy. Wychodzisz? Tak. Idź rozmawiać z księżycem. Może ci odpowie. Księżyc zna wszystkie odpowiedzi. Często taka jest. Wróci spokojniejsza. Położę się spać. Udanej podróży. François? Dziękuję. Nie układa im się? Poradzą sobie. Nie miałam okazji z tobą porozmawiać. Może to i lepiej. Boisz się mnie?
Wciąż nie jesteś pewien, kim jestem? Nie, a ty? Pocałowałeś mnie, a potem tak szybko się na mnie zamknąłeś. Ale pocałowałeś mnie. Wiem, jaki możesz być. Tylu jeszcze rzeczy nie jestem pewien. Zostań jeszcze chwilę. Très important pour le général Moncamp. Et le général est... Et le gardien américain, Major Rogers. Je rapporte tout de suite. Oui, tout de suite. Ktokolwiek się ruszy, zginie. Ktoś musiał nas wydać. Wiedzieli, kiedy przyjadą Jet i inni. Ktoś z nas pewnie się cieszy. To ona uciekła z Ticonderogi. To prawda. Może to francuska. Gdy Jet wyjechał, zostałaś sama. Nie życzyłabym mu śmierci. Ale wyznał ci, że kocha mnie. Czas nagli. François będzie gotów? Towar czeka na załadunek. Będzie wino? Żadnego picia. Gdybyśmy upili się z Francuzami, nie byłoby żadnej wojny. Coś nie tak? Nie słyszę psa. Może śpi. Zawsze szczekał. Obudziłby i umarlaka. Sprawdźmy to. Zaczekajcie tu. Jakby lustro się ruszało. Myślisz to samo, co ja? Francuskie muszkiety z błyszczącymi okuciami. Nie możemy stracić towaru. Wojska Amhersta są już w drodze. Dlaczego nie powiedział pan wcześniej? Bo ruszyłbyś do Ticonderogi uwolnić siostrę. Na to jeszcze przyjdzie czas. Francuzi nie będą strzelać do swoich farmerów, bo trochę się upili. Wash ma ze sobą kilka butelek. Zabroniłem mu pić. Jest stary. W ten sposób się rozgrzewa.
Ces animaux, ils vont tout gâter. Je me demande ce que je vais faire. Emmène-leur, Weiss. Co to za jedni? Sąsiedzi. Upili się albo chcą więcej wina. Pozbądź się ich. Poczekaj. Pójdę z tobą. Avec plaisir, mon capitaine. Après vous, monsieur. Piśnij słówko, a przebije ci serce. Wejdziemy do środka, jakbyśmy szli na herbatkę. Przyprowadźcie wóz. Tych ludzi trzeba zabrać do obozu. Ja tego nie zrobiłam. Trzymasz Fortune pod strażą? Nie mam wyjścia. Coś nie daje mi spokoju. Powiedziałeś Fortune, że kochasz biegnącą wydrę? Skąd? Może to nie Fortune poszła do Francuzów. Jej nie zależy na nikim innym prócz ciebie. Wątpię, żeby była winna. Przemyśl to. Wrócił zwiadowca. Francuzi przeciągają linę przez rzekę nieopodal fortu. Chcą zatrzymać w ten sposób łodzie generała Amhersta. Kiedy będę mógł spróbować uwolnić Bez? Żołnierzom pomagają francuscy cywile. Zaatakujemy ich tu. Może Fortune pomoże dostać ci się do fortu. Skąd pewność, że ona, tylko ona zna fort od środka? Jeśli uda się wam przedostać, a ona okaże się francuskim szpiegiem, rozstrzelają cię. To twoje ryzyko. Zaryzykuję. Kiedy zaatakujecie? Tuż przed końcem zmiany. Będziesz mógł działać pod osłoną nocy. Weźmiesz jeszcze kogoś ze sobą? Sierżanta Washa. Przebierzcie się w cywilne ubrania i przestudiuj mapę. Co się dzieje? Zaatakujemy Francuzów pracujących nad rzeką przy forcie. Ty zostaniesz w obozie. Umiem strzelać. Żyjesz i niech tak zostanie. Postaram się uwolnić Bez i chłopców. Pozwól mi iść. Jeśli zawiodę, będziesz miał swoją szansę. Bardzo ich kocham. Wiem. Nie płacz. Może to wszystko moja wina. Nie byłem świadom tego, jak bardzo się zestarzałem. Wiem jedynie, że bardzo cię kocham. Nie powiedziałem Jedowi, że poszłaś do Francuzów.
Jesteś moją żoną. Muszę cię chronić. Nie dotykaj mnie. Dlaczego? Nie mogę dłużej być twoją żoną. Spłaciłem swój dług wdzięczności. Nie każ mi zaciągać kolejnego. Zaczniemy wszystko od nowa. Nie. Kocham cię. Idź rozmawiać z księżycem. Może ci odpowie. Zaatakujemy bez strzelb. Denerwuje się? Nie bardziej niż my wszyscy. Potem będziesz zdany na siebie. Nie będzie miejsca na błąd. Obserwuj ją. Rangersi. Idą do kwater się przebrać. Mamy szczęście. Niedługo się ściemni. Czego chcecie? Nie mamy suchych ubrań. Mieliśmy dostać je od więźniów. Płacimy wam za pracę. Nie stać was na ubrania? Sierżancie, idźcie z nimi. Dziękuję. Wujek Jed.
ciszej. Jet. Ciszej. Co z Markiem? Nic mu nie jest. Chodźcie. Czekajcie na mój znak. Otworzymy z sierżantem bramy. Czekajcie na znak. Halt! Qui êtes-vous? Les gens français. Oui. Ouvrez la porte. Biją na alarm. Rozdzielić się. Otworzyli cele. Co z kobietą z dziećmi? Wszyscy uciekli. Musimy ją mieć. Znajdźcie ją. Nic mi nie jest. Cmentarzysko Indian. Prędko. Indianie chowają tu zmarłych? To tylko kupa starych kości. Kości jeszcze nikomu nic nie zrobiły. Takich ciemności jeszcze nie widziałem. Odpoczniemy tu do rana. W ciemności nie znajdą tropu. Jest pochodnia. Chcę zobaczyć kości. Nietoperze! Open this!
Długo się nie utrzymamy. Cmentarzysko to dobre miejsce, by umrzeć. Kończy mi się amunicja. Jesteśmy tak blisko. Huki nie dochodzą z fortu. Amherst! Uciekają. Działa generała Amhersta. Nic nam nie jest. I kto się teraz boi? Lepiej bym tego nie ujął. Pete trzymał Indianina za włosy. Sięgnął po nóż i... Gdzie Jed? Nie wiem. Mam dobre wieści. Montcalm nie spodziewał się 11 tysięcy żołnierzy. Uciekł do Quebecu. W forcie zostało niewielu ludzi. Poddadzą się. Przekaż to Jedowi. Majorze, ile trzeba mieć lat, żeby zostać Rangersem? Niedługo będziesz gotów. Idę znaleźć Jeda. Nie chciałby, żebyś go znalazł. Koniec. Tekst polski Szymon Leociak, czytał Maciej Więckowski.